Siemanko mordeczki, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przedstawię wam kolejny vlog, w którym to opowiem wam, jak wyglądała moja przygoda z moją drugą pasją, czyli YouTube'em. A jeżeli taki film wam się spodoba, zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych materiałów na tym kanale. No więc pierwsze, od czego musimy zacząć, to to, że YouTube nigdy nie był dla mnie taką platformą, powiedzmy, żeby tylko sobie obejrzeć śmieszne kotki albo coś takiego błahego. Po prostu zawsze oglądałem na nim YouTuberów i od zawsze się z tym jarałem. I zacząłem, mój pierwszy YouTuber, jakiego oglądałem, znaczy jeden z pierwszych, bo wiadomo, że było ich tyle, że teraz nie jestem w stanie wymienić, ale jeden z pierwszych YouTuberów to był Wojtek z kanału Gamer Space. Od tego zresztą wziął się mój pierwszy pseudonim, czyli Mikus Gamer Space. Mój pierwszy kanał został założony w 2015 roku. Nagrywałem tam głównie Minecrafta, bo wtedy było to bardzo modne, był na to bardzo duży hype, no i po prostu to przynosiło jak największe wyświetlenia. No mi to, nie ukrywam, nie szło, ale lubiłem to robić, bardzo lubiłem nagrywać Minecrafta i bardzo lubiłem oglądać filmy z Minecrafta. No i to właśnie mnie zainspirowało, żeby założyć właśnie ten pierwszy kanał, żeby tam już móc sobie coś tam tworzyć. Dla mnie to było w ogóle takie wielkie, że wow, założenie pierwszego kanału to jest takie... Dla mnie to było takie dziwne, bo ja myślałem, że bardzo ciężko jest założyć ten kanał, że trzeba, nie wiem, jakieś zgody, jakieś coś, a to wystarczyło założyć konto. No i jakoś tak samo z siebie wyszło, że zacząłem tam nagrywać. Dzięki temu właśnie, że zacząłem oglądać YouTube'a. Kiedy zauważyłem, że Minecraft nie przyjmuje się zbyt dobrze, zacząłem oglądać inne filmy na YouTubie. Czyli powiedzmy, wtedy był bardzo modny Karolek i jego challenge. Oczywiście chyba każdy zna i cisnął bekę z challenge'y Karolka. Widziałem ten challenge, właśnie ten sławny challenge, czyli jedzenie bananów i popijanie ich Sprite'em. Postanowiłem, że również zrobię coś takiego. Jezus, jak ja byłem głupi. Niestety nie znajdę teraz tego filmu, bo on jest bardzo stary i chyba nawet go usunąłem z YouTube'a. Mogłem go wziąć na prywatny, to przynajmniej ja mógłbym go sobie odtworzyć, ale chyba nawet nie chciałbym go tutaj pokazywać, bo to był cringe na maksa. No wziąłem, po prostu kupiłem banany, kupiłem 7-upa chyba, bo pomyliło mi się Sprite z 7-upem nawet. Wziąłem te banany, zjadłem kiść bananów, chyba 5 bananów zjadłem, popiłem je tym 7-upem. No i generalnie nie chciało mi się żygać, po prostu nie chciało mi się wymiotować i udałem to, udawałem, że wymiotuję. I po tym filmie zostałem po prostu zjedzony przez hejt. Wszędzie wszyscy mnie hejtowali w internecie, że robię takie podróbki, że niby, no bo to wyglądało mniej więcej tak, że jadłem sobie banany i generalnie zacząłem żygać, tak i udawałem, że żygam. I kurde, zgarnąłem bardzo duży hejt pod tamtym filmem. Pod tamtym filmem lekko się załamałem, no muszę przyznać, bo w szkole też nie przyjęli tego zbyt dobrze. No teraz to rozumiem, teraz bym się tym tak nie przejmował, bo to była po prostu, no beka, no to była beka. Ale w tamtym czasie brałem to bardzo do siebie i bardzo wziąłem to do serca. I bardzo się w tamtym momencie zraziłem do tego, żeby w ogóle nagrywać na YouTubie. Bo przypominam, kiedy ja nagrywałem, był 2015 rok, czyli to była 6. klasa podstawówki, czyli... No tak, 6. klasa podstawówki, tak jakoś. No więc w miarę naprawdę wcześnie. No ale nie poddawałem się, cały czas cisnąłem tego YouTube'a, cały czas na nim nagrywałem. Nie chciałem się poddawać, bo wiedziałem, że mogę kiedyś się wybić. I do tego, dlaczego się teraz nie wybiłem, dlatego dalej mam dosyć mało subskrypcji, przejdziemy za chwilę, ale no zawsze chciałem po prostu być tym YouTuberem i powiem wam szczerze, że nawet jeżeli mi to teraz nie wyjdzie, to i tak będę to cały czas cisnął, będę chodził do pracy normalnie i będę cały czas to nagrywał, bo po prostu to uwielbiam. Tak naprawdę na tyle zżyłem się już z tym YouTubem, że ciężko naprawdę byłoby mi nie wrzucać filmu przez powiedzmy miesiąc albo 2 miesiące. To byłoby dla mnie dziwne po prostu, bo od tylu lat, od 4-5 lat nagrywam cały czas filmy na YouTube'a i cały czas je montuję, cały czas kurde nagrywam coś, by nawet, no nie wiem, teraz są to montaże z tych najlepszych momentów tygodnia, wcześniej to były gry, challenge, no tyle już tego doświadczenia mam, że aż szkoda byłoby to zaprzepaścić i kurde przestać teraz nagrywać, byłbym bardzo dziwnie bym się z tym czuł, gdybym teraz przestał nagrywać, naprawdę. Dla mnie to byłby szok, bo naprawdę tyle lat, kurde. No naprawdę długo już nagrywam. No ale wracając, wtedy zacząłem te challenge nagrywać. Ten banana challenge właśnie troszeczkę mnie zminusował, w sensie zminusował moją pewność siebie na YouTubie, bo byłem bardzo pewny siebie. Potem troszeczkę przestałem być pewny siebie właśnie przez ten challenge głupkowaty. No ale co, potem się pozbierałem, z tydzień chyba nie nagrywałem albo dwa i zacząłem nagrywać kolejne challenge, bo dlaczego miałbym się przejmować, potem tak stwierdziłem. Więc po prostu zacząłem robić kolejne challenge, które robił też Karolek. Wszystko od Karolka. Teraz tak stwierdzam, że te challenge Karolka nie były zbyt mądre i przez to, kurde, troszeczkę głupkowatą wychodziłem na tych filmach. No i po prostu potem zrobiłem sobie cynamon challenge, czyli bierzecie łyżkę cynamonu, jecie i próbujecie. Ja nawet nie wiem, czy to było na YouTubie, chyba to nawet nie było na YouTubie, ale ja wiem, że takie coś nagrałem telefonem, pamiętam. Poszedłem do kuchni, postawiłem telefon, wziąłem łyżkę cynamonu, zjadłem i byłem tak zaskoczony, kurde, prawie się udusiłem. Przyrzekam wam, że prawie się udusiłem tym cynamonem. Jeszcze byłem mały, no wiadomo, no miałem 13 lat chyba, albo 14 już wtedy. Zjadłem tą łyżkę cynamonu i byłem przerażony, nie wiedziałem, co mam zrobić, bo prawie się udusiłem tym. Ale na szczęście jakoś to popiłem. To chyba nigdy nie było na YouTubie, ale tak jako taką ciekawostkę wam po prostu to powiedziałem. Potem było rozbijanie jajek na głowie. To też było strasznie głupie. No i potem przyszedł taki challenge, po którym, kurde, troszeczkę narobiłem sobie kłopotów, ponieważ wziąłem kolę, wziąłem mentosy i w mojej chacie, na moich płytkach, no, otworzyłem tą kolę, próbowałem pić ją, wrzucałem do niej mentosy. Oczywiście nie udało mi się to. Film był chyba na YouTubie przez niecałe 3 dni. No kola wystrzeliła, wszystkie płytki zalałem, wszystkie płytki się kleiły. Moi rodzice nie byli z tego powodu zadowoleni. No chyba normalne by... To chyba normalne, że nie byliby z tego powodu zadowoleni. I kurde, troszeczkę sobie przesrałem, bo miałem tam jakąś karę, musiałem myć te płytki. I przez takie filmiki właśnie, bo przez brak mojego doświadczenia zraziłem swoich rodziców do YouTube'a i do tego, co robię, i przez to już mieli potem przez jakieś tam rok albo 2 lata mieli negatywny stosunek do tego YouTube'a, co mnie też troszeczkę zrażało do tego, żeby to robić, bo musiałem się jakoś tam ukrywać, nie chciałem im za bardzo pokazywać tego, że nagrywam na filmiki na tego YouTube'a. Następnie, co było następnie? Oczywiście ja się nie poddałem, dalej chciałem to robić, wiedziałem, że nawet jeżeli będę musiał się ukrywać przed rodzicami, to i tak będę to nagrywał, bo wiedziałem, że mogę coś kiedyś z tego mieć, a nawet jeżeli nie będę nic kiedyś z tego miał, to przynajmniej będę miał satysfakcję z tego, że to nagrywam. Więc postanowiłem, bardzo jarałem się wtedy, no w tym okresie, to wszystko opiera się na tym, kim tak naprawdę się wzorowałem, na kim się wzorowałem i kim się w tym akuratnym momencie jarałem. W tamtym momencie jarałem się bardzo Remigiuszem Maciaszkiem, u którego nie za bardzo interesowały mnie gry, bardziej interesowała mnie seria u niego Poranny Rok. Czyli jeżeli ktoś nie wie, to jest seria Roka, w którym po prostu chodzi sobie i nagrywa vlog. Więc postanowiłem, że również zacznę nagrywać vlog. Do czego założyłem osobny kanał, który nadal istnieje, ale ja wam go nie podam. Możecie go sobie sami znaleźć. Nazywał się Mikus Vlog. Nie wiem, czy wy go znajdziecie, bo jest ciężko go znaleźć, bo on jest bardzo mały i tam jest dużo hejtu, tam naprawdę jest dużo łapek w dół. Ale kurde, no założyłem ten kanał, chciałem nagrywać vlogi. No i kurde, nie wychodziło mi to. W tych vlogach przeklinałem. Był to taki okres, w którym naprawdę bardzo dużo przeklinałem. I wydawało mi się to takie bardzo odważne, że wow, ktoś przeklina na filmach. To był chyba największy błąd, jaki popełniłem na YouTube, czyli właśnie przeklinałem naprawdę co przecinek przeklinałem, bo wtedy wydawało mi się to takie fajne, to jednak fajne nie jest, o czym dowiedziałem się dopiero potem. No i o tym przeklinaniu potem też dowiedział się mój tata. No i nie skończyło się to dobrze, ponieważ usunął wszystkie, znaczy większość filmów z tego kanału i zostawił tylko te, w których mało przeklinałem, co było dobrym posunięciem z jego strony, chociaż trochę wspomnień uciekło przez to, ale to było dobre posunięcie, bo się trochę ogarnąłem i przestałem aż tak przeklinać na filmach i ogarnąłem, że to nie jest wcale takie fajne. No i co, potem długo nic nie robiłem na YouTubie, bo po prostu zrażałem się tym wszystkim. Aż w końcu postanowiłem, że założę kolejny kanał. Tak, moi drodzy, kolejny kanał, bo po co się poddawać po raz kolejny. Kolejny kanał założyłem o nazwie Reżyser YouTube. I to jest ten kanał, na którym właśnie teraz nagrywam. Tylko że po prostu zmieniłem nazwę. W tamtym okresie dojrzewałem i to tak naprawdę bardzo mocno, ponieważ chciałem robić filmy, chciałem zrobić kanał, na którym będę wyrażał w 100% siebie. I chciałem robić tam bardzo profesjonalne filmy, co spotkało się troszeczkę z rzeczywistością, bo miałem tylko telefon i próbowałem zrobić coś fajnego, jakieś przebitki robiłem. Teraz wam pewnie puszczę te stare filmy, jak one wyglądały. Ile musi być pracy w jednym takim filmie? A ile w tych zebranych pomysłach? Ile momentów rozczarowania, płaczu, uśmiechu, radości. Pomyśl, ile scen na co dzień pomijasz, ile rzeczy twój mózg uznaje za nieistotne. Zwracasz uwagę na każdy komentarz, na autora, o czym myśli, w co wierzy, co czuje. Prawdziwa rola nauczyciela polega na przekazywaniu wyników, a nie liczb. W wyniku jest prawdziwa siła, bo co z tego, jeżeli znamy dwóch ludzi? Dopiero kiedy oni się poznają, możemy zdziałać coś więcej. Robiłem jakieś scenki, czyli typowy gracz albo coś takiego, że wiecie, że leżę sobie w łóżku i tam udaję typowego gracza, jak to jest typowy gracz. Chciałem zrobić coś naprawdę ambitnego i postarać się faktycznie na tym YouTubie, żeby mi to wyszło. No i wychodziło mi, miałem tam no sporo łapek, no jak na mnie to było sporo łapek i sporo wyświetleń, więc w sumie spoko, no cały czas się starałem i robiłem te filmy, po czym stwierdziłem, że i tak za mało się to przyjmuje, więc kolejnym moim krokiem było zmienienie znowu kontentu i znowu nazwy. Najpierw to był Pyrek, ale ten Pyrek to mi w ogóle był nie wypał i teraz już jestem Wilczurem i chyba to już się nie zmieni. Chyba tego niku już nie zmienię, bo naprawdę nigdy nie mogę znaleźć sobie niku dla siebie. Ale chyba Wilczur jest takie najbardziej odpowiednie, chociaż jakby ktoś do mnie mówił Wilczur, to też tak dziwnie. Ale dobra, no nigdy nie potrafiłem znaleźć sobie odpowiedniego niku, ale myślę, że ten Wilczur już zostanie ze mną na zawsze. No i przechodzimy do już nie tak bardzo odległych czasów, czyli czasów powiedzmy gdzieś z pół roku temu, może trochę ponad pół roku temu zacząłem robić filmy jak Boxdel. Tak, wtedy startował projekt Fame MMA, wszyscy nagle zaczęli robić newsy na YouTubie i ja też byłem tym podjarany, a jako iż oglądałem bardzo dużo YouTube'a i bardzo się na tym znałem po prostu, no jeżeli to oglądałem cały czas to chłonąłem, wiedziałem co się dzieje, co aktualnie dzieje się na YouTubie, to po prostu chciałem robić te filmy, żeby przekazywać wam tą informację, ale jedynym problemem było to, że nie miałem dużej widowni. A żeby robić newsy, żeby informować widzów, to trzeba byłoby mieć też jakąś widownię, żeby tą widownię właśnie powiadomić o tym i kiepskim sposobem byłoby wybicie się właśnie na tym, ale ja wtedy o tym nie wiedziałem i po prostu robiłem to tak trochę bezmyślnie. Co prawda, jeden odcinek z góralem przyniósł mi 15 tysięcy wyświetleń, co dla mnie jest przełomem totalnym, nigdy w życiu nie miałem tyle wyświetleń, 15 tysięcy to jest naprawdę dużo, jak na mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale to jest, zrobiłem tyle wyświetleń tylko dlatego, że zrobiłem clickbait, czyli góral w TVN-ie, ten film chyba nawet jest teraz dostępny na moim kanale, że po prostu tam było więcej shota i ten shot zrobił tyle wyświetleń, nie tyle co ja, bo ja tam powiedziałem 3 słowa może w tym filmie, i ten shot zrobił naprawdę dużo wyświetleń, 15 tysięcy to nie jest wcale mało. No i dalej cisnąłem kurde te newsy, ale to było naprawdę uciążliwe robienie tych filmów, bo kiedy tylko wyszedł news o jakimś youtuberze, jakaś drama, wtedy było naprawdę dużo dram. To nie tak, że drama wychodziła raz na 2 tygodnie, tylko ona była co chwilę wtedy, naprawdę. Był Klaun z Koszalina się pojawił, wtedy był DJ Palasai coś tam na IM-ie robił, wiecie o co chodzi. I samu zdradziła dziewczyna, coś takiego było. Ja cały czas leżałem sobie tu w łóżku i te dramy akurat wychodziły wtedy, kiedy ja już leżałem w łóżku, czyli o 21:00 i już byłem wykąpany, już leżałem sobie, odpoczywałem i drama wychodziła nagle i musiałem wstać do komputera i włączyć kurde telefon i nagrywać dla was film o tym newsie. Teraz macie przebitki jak to wyglądało. Moi drodzy, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I na samym początku tego materiału chciałbym wam podziękować za 11 tysięcy wyświetleń pod moim filmem. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest przez to, że ja zrobiłem clickbait, ale i tak należą wam się podziękowania. Szczególnie tym, którzy zasubskrybowali mój kanał, bo zaszło mi 17 subskrypcji. Hej moi drodzy, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tak zwanym klaunie z Koszalina. Zapraszam do oglądania. No i wzorowałem się, nie ukrywam, bardzo na Boxdelu. Kiedy montowałem swój film, najpierw patrzyłem na film Boxdela, co ludzie zauważali, ale bardzo mi się wtedy ta formuła Boxdela spodobała. No i kurde, chciałem robić filmy jak on, co nie było dobrym posunięciem, jak patrzę teraz tak z perspektywy czasu. No i potem robiłem filmy typu 3 straszne filmiki internetu, 3 ciekawostki albo 10 ciekawostek, które rozpierdzielą ci mózg. Czyli tak typowo pod Boxdela. Jakieś ciekawostki o youtuberach, o Mahonku, które dalej są na tym kanale chyba. No więc no, powiem szczerze, że to było spoko nawet. Ja zajebiście wspominam te nagrywki, bo były spoko, ale były zżynane od Boxdela i większość ludzi to widziała, dlatego to zmieniłem w pewnym momencie i zacząłem robić znowu inny format. No i to są już naprawdę nieodległe czasy, bo zaraz po tych newsach wszystkich, jak teraz patrzę właśnie na ten swój kanał, zrobiłem swoją pierwszą nutkę, czyli w końcu coś swojego, która w tym momencie ma 330 wyświetleń, Wilczuć Życie to nie bajka. To była moja pierwsza nutka, o którą się spytałem właśnie ludzi na Instagramie, że wow, chciałbym zrobić tą pierwszą swoją nutkę na YouTube'a i ją wypuścić faktycznie, bo zawsze to było moje marzenie, żeby właśnie zrobić taką pełnoprawną nutę. No i właśnie zrobiłem tą pierwszą nutę, Życie to nie bajka, ona jest na kanale cały czas, także możecie sobie ją obczaić. No i potem zrobiłem jeszcze jakiegoś jednego newsa i potem już zacząłem robić swój content, czyli vlogi, jak przy tym 30 kg, szkoła to stan umysłu. Te filmy znacie, bo one są z bardzo niedawna. No i tutaj zaczęły się już live'y, 102 metry, stary wstał i tak dalej. Bardzo teraz jaram się paszą, Mahonkiem, ale nie tak, że naprawdę zżynam od nich totalnie, no bo robię też swój content, robię te najlepsze momenty tygodnia z live'ów i myślę, że to jest spoko. I robię również nuty. I kolejne nuty już niedługo. Teraz macie oficjalną informację ode mnie, że kolejne nuty już są, już naprawdę niedługo będzie tyle nut, że kurde, rozwalicie sobie łeb tym. Ostatnia nuta, którą zrobiłem, czyli Moje miasto, Mikołaj Michalski, to zrobiła 540 wyświetleń, czyli bardzo dużo jak na mnie, kurde, no to jest naprawdę dużo jak na pojedynczą nutę. No więc co mordeczki, tak wygląda i wyglądała moja przygoda z YouTube'em. YouTube to jest naprawdę dla mnie po prostu bardzo ważne medium i to jest chyba najważniejsze medium, jakie dotychczas robię, bo robię to już od paru lat i chciałbym mieć nawet kiedyś tatuaż z YouTube'em wytatuowany, bo naprawdę gdyby nie YouTube, nie byłbym tym samym człowiekiem, co teraz tutaj siedzi z wami, tylko byłbym zamknięty w sobie, tak jak mówiłem w poprzednim vlogu, czyli nie poznałbym meduzy, przez którego się otworzyłem, nie zacząłbym ćwiczyć na siłowni. Był naprawdę innym człowiekiem, gdyby nie ten YouTube i naprawdę bardzo dużo on dla mnie znaczy. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego vloga. Jeżeli taki vlog wam się podobał, naprawdę starałem się przekazać wam jak najbardziej szczegółowo, jak tylko pamiętałem, moją historię z YouTube'em. Pewnie nie powiedziałem wam wszystkiego, bo to jest naprawdę 5 lat mojej działalności. I ciężko po prostu powiedzieć to tak w parunastu minutach vloga. Ale starałem się jak najbardziej szczegółowo wam to przekazać. Także jeżeli wam się spodobał taki odcinek, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Ja dziękuję wam za oglądanie, już niedługo nowe nutki, nowe teledyski, także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Dzięki za oglądanie, piąteczka i siu!